Zacznę od pytania do pana marszałka Greblewicza. Ilu imigrantów zarobkowych muzułmanów przyjmie do swojego domu, do swojego mieszkania, bezpośrednie otoczenie swoich dzieci, swoich sąsiadów, swoich znajomych? To jest pytanie kluczowe. Narzucić zasady cywilizacji niżej rozwiniętej niż nasza judeo-chrześcijańska, to czasem wyraźnie powiedzieć. Wystarczy popatrzeć tylko na stosunek do kobiet, do prawa kobiet. To, co islam mówi o kobietach, o stosunku do innych osób, do innych wyznań religijnych. Mogę cię zabić, jeśli nie chcesz się nawrócić. Kobiety nie mają według islamu duszy, chciałem przypomnieć. Kobiety nie mają podstawowych w wielu krajach praw, łącznie z prawem do prowadzenia pojazdów, etc. Ale przede wszystkim nauczenie, doświadczenie tego, co widzimy przez ostatnie, szczególnie dwa lata w Europie, gdzie są atakowani mieszkańcy Europy Zachodniej. Kobiety, dzieci. My tego po prostu na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, nie chcemy. Dzięki Bogu i wyborcom, rząd, to rząd decyduje o tym, kto może w Polsce się osiedlić lub nie. I rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pani premier Beaty Szydło kategorycznie odpowiada nie. Nie będziemy, nie zgodzimy się i nawet jeżeli przyjdzie, gdyby coś takiego się zdarzyło, przyjdzie Polsce płacić za tych, za niewywiązanie się polskiego rządu z tej umowy, którą podpisała premier Kopacz, to rząd zapłaci, bo bezpieczeństwo obywateli polskich nie ma ceny dla obecnego rządu. I